Kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj jak co tydzień przychodzę do Was z holem zakupowym. Byliśmy dzisiaj w Lidlu i w DM-ie, dlatego widzicie dwa rachunki. W Lidlu zapłaciliśmy 133,51 euro, a w DM-ie zapłaciłam 19,50 euro. Więc zaraz pokażę Wam, co kupiliśmy za ponad 150 euro. Naprawdę postaram się szybciutko nakręcić ten haul, bo z całą pewnością zajęci jesteście przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia, więc już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do zakupów. I tutaj z przodu widzicie dwie śmietany, to są śmietanki 30, one potrzebne mi będą do wypieków i powiem Wam, że zaskoczyła mnie dzisiaj cena właśnie tej śmietanki 30, bo ona jeszcze niedawno kosztowała 60 centów, a teraz kosztuje 1,19 euro, więc cena praktycznie podwójna. Kupiłam dzisiaj również takie dwie herbatki, jedna to jest herbata Robos o smaku pomarańczowym, ona jest naprawdę bardzo smaczna, polecam Wam ją wypróbować, jeżeli lubicie herbatki smakowe, ona jest niedroga, kosztuje jakieś 1,20 euro. I dzisiaj kupiłam sobie również taką herbatkę tureckie jabłko. Tutaj jest również dodatek figi i daktyli, więc ona może mieć lekko słodkawy posmak. Powiem Wam, że ja piję dosłownie teraz herbatki hektolitrami. Naprawdę w wielkich kubkach robię sobie te herbaty i bardzo mi one smakują. Dziś musiałam się zaopatrzyć również trochę chemii, skończyły mi się kapsułki do zmywarki i ja zawsze biorę kapsułki te W5 w Lidlu, one są naprawdę świetne, a kosztują tylko 4,49 za 40 sztuk, więc cena jest naprawdę bardzo dobra i te kapsułki myją tak samo jak te kapsułki droższe. Wzięłam również sól, bo zazwyczaj właśnie biorę sól razem z kapsułkami, bo wiecie jak to jest, jak Wam się coś kończy, to wszystko naraz. Kupiłam dzisiaj również jeden taki przecier pomidorowy w kartonie, jedna Pepsi Max, to jest taka zwykła Pepsi niesmakowa, ona jest bez dodatku cukru i w tej chwili Pepsi w Lidlu jest na promocji, butelka kosztuje 70 centów. Wzięłam dzisiaj również dwie kawy i powiem Wam, że ta kawa to jest moja ulubiona kawa z Nescafe i ona dzisiaj była na promocji, kosztowała 5,55, więc wzięłam dwie. W zeszłym tygodniu również chciałam ją kupić, ale jej cena była powyżej 11 euro, 11,99, o ile się nie mylę, więc widzicie, że czasem warto poczekać i za tydzień można kupić to samo w niższej cenie. W DM-ie kupiłam nożyki do mojej maszynki do golenia i powiem Wam, że ja już wypróbowałam wiele różnych i ta jest naprawdę najlepsza, to jest Wilkinson z takim mydełkiem, ona jest naprawdę dość droga, ale warto zainwestować, bo po prostu nie ma lepszej maszynki do golenia dla kobiet. Cena trzech ostrzy do tej maszynki to jest niestety 8,85, więc bardzo drogo, ale naprawdę warto, bo te ostrza wystarczają na bardzo długo. Takie trzy mam około pół roku, więc przeliczając to jest to naprawdę opłacalny zakup. Kupiłam dzisiaj również musztardę, bo mi się skończyła, musztarda 90 cent. Mam tutaj również taką buteleczkę soku z cytryny, będzie mi on potrzebny do przygotowania lukru. Wzięłam w DM-ie również farbę do włosów, no bo niestety w moim wieku muszę już włosy
wyfarbować i ja zawsze kupuję tą farbę. Ona kosztuje 1,95 € i naprawdę bardzo dobrze kryje siwe włosy. Mój kolor to Mokka Brown. Mam dzisiaj również taki oto żel do toalet, ten WCNT o zapachu pomarańczowym. On jest naprawdę fajny, dobrze domywa, ładnie pachnie. Oczywiście nie ma się on nijak do naszego Domestosa, ale tak jak wiecie, tutaj takiego skoncentrowanego Domestosa nie ma. Wzięłam dzisiaj również ten płyn do czyszczenia różnych powierzchni z octem o zapachu malin z Frosza. Ja go naprawdę bardzo lubię i lepiej opłaca się kupić właśnie to opakowanie, którym możecie wypełnić to opakowanie ze spryskiwaczem, bo prawie litr kosztuje 2,29 €, a butelka 500 ml kosztuje 1,99 €, więc dokładacie 30 € i macie jeszcze raz tyle płynu. Oczywiście nie mogło zabraknąć mleka owsianego Barista, wzięłam dzisiaj dwa, cena 1,39 €. W DM-ie kupiłam te chusteczki nawilżane do czyszczenia różnych powierzchni. Tutaj jest napisane, że to są chusteczki do mycia podłóg. One są dużo większe niż takie standardowe ściereczki, które znacie z Biedronki lub z Rossmana. I ja zawsze kupuję właśnie te. One są bardzo dobrze nawilżone, pięknie pachną, dobrze domywają. No i mają, przez to, że są właśnie takie duże, możecie użyć je do umycia dosłownie całej kuchni. A ile takich małych chusteczek potrzebujecie, aby umyć wszystkie blaty i wszystkie powierzchnie w kuchni, więc dużo bardziej opłaca się wziąć te większe ściereczki. Mi się dzisiaj również płyn do naczyń, więc wzięłam w Lidlu mój ulubiony, on kosztuje 90 €. Tutaj z przodu widzicie oczywiście śledzie w sosie. Po Emie wzięłam również takie oto kostki do toalety, Domestos barwiące wodę. Powiem Wam, że te tańsze się u nas nie sprawdzają, one mają słaby zapach, średnio domywają toaletę, a przecież nie po to je kupujemy, aby sobie tylko wisiały. Więc dzisiaj wzięłam te z Domestosa i zobaczymy, czy one są lepsze od tamtych tańszych, ale powiem Wam, że kostki w Niemczech są naprawdę dość drogie, bo takie lepsze kosztują około 2 €. Tutaj jeszcze dwie puszki sardynek, jedna puszeczka 99 €. Pakowałam resztę zakupów, więc lecimy dalej. Kupiłam dzisiaj różne takie desery, te proteinowe. One są naprawdę bardzo smaczne, ale takie opakowanie kosztuje 99 €, więc jak tu widzicie, mam 7 opakowań, więc kosztowały one niemało, bo aż prawie 7 €. Kupiliśmy dzisiaj dwa opakowania sera żółtego Emmentaler, jedno opakowanie 2,89 €. Wzięłam 3 bochenki chleba, to jest ten chlebek Balance, jedno opakowanie takie 500 gram, kosztuje 1,29 €. Wzięłam dzisiaj również jedną puszkę ananasa, takie plastry są po 1,45 €. Wzięłam dziś również orzechy włoskie, bo już poprzednie nam się pokończyły i tak jak Wam mówiłam, najlepiej opłaca się właśnie w Lidlu kupować te opakowania XXL, zwłaszcza jeśli są na promocji. Dzisiaj były one po 5,59 €. Z tyłu tutaj widzicie dwie mąki. Powiem Wam, że mąka w Niemczech również zdrożała, bo kiedyś była po jakieś 50-60 €. W tej chwili ta właśnie kosztowała 99 €, a dodatkowo wystawiona była na takiej palecie na promocji, więc nie wiem, co to za promocja za taką mąkę 99 €. Kupiłam dzisiaj również dwa opakowania takich gotowanych buraków, bo już za kilka dni Wigilia, więc barszczyk u nas na stole obowiązkowo musi być.
dzisiaj również 3 opakowania takiego gotowego maku na makowiec. I ten mak jest już ugotowany i on jest posłodzony, natomiast nie zawiera żadnych dodatków, ani rodzynek, ani orzechów, więc możecie dodać to, co lubicie do maku. Ja w takiej gotowej masie nie lubię dodatku skórki pomarańczowej, więc taki mak jest dla mnie dużo fajniejszy. Jedno opakowanie kosztuje 2,29 i tutaj jest 250 gram, więc aby mieć kilogram potrzebujecie 4 opakowania, więc przeliczcie sobie, jak to mniej więcej wychodzi cenowo, bo ja nie orientuję się, ile w tej chwili kosztuje 1 kg takiego gotowego maku w puszce. Gotowo wzięłam 2 rodzaje tartego sera, mozzarella i emmentaler. Może zrobię pizzę, a może ten ser przyda mi się na coś innego. Zawsze warto taki tarty ser w lodówce mieć. Wzięłam również do ciast różne rodzaje orzechów. Mam tutaj migdały i one są różnie zmielone. Tutaj są bardziej takie większe kawałki, tutaj mam takie mniejsze. Mam również takie orzechy laskowe. Wszystkie te orzechy są w jednej cenie i one są po 1,99 euro. Opakowanie wędzonego łososia, łosoś 4,99. Wzięłam dzisiaj również jeden słoik takiego sosu bolońskiego, bo mamy ochotę na spaghetti. Opakowanie takiej czerwonej papryki. Wiecie, zimą również trzeba jeść warzywa, a ja bardzo lubię tą właśnie długą paprykę. Jedno opakowanie 1,59 euro. Wzięłam dzisiaj również jabłuszka, 2 kg, 1,99 euro. Wzięłam też mandarynki. Powiem Wam, że pomarańcze i mandarynki kojarzą mi się ze świętami Bożego Narodzenia, ale ostatnie, które kupiliśmy w normie, były tak kwaśne, więc nie wiem, czy te będą lepsze od tamtych. Na obiady wzięłam dzisiaj takie dania wegetariańskie. Wszystkie mamy już sprawdzone, są naprawdę bardzo smaczne. Tutaj widzicie takie kotlety mielone. Takie jedno opakowanie kosztuje 3,29, więc nie mało, ale naprawdę one są smaczne. Wzięłam 2 opakowania, bo tak jak Wam mówiłam, one nie są za duże, więc na taki porządny obiad trzeba przynajmniej 2 opakowań. Wzięłam dzisiaj również ten cordon bleu i powiem Wam, że on jest naprawdę przepyszny, przepysznie smakuje. Inni również się chyba przekonali, że ten cordon bleu wegetariański jest naprawdę bardzo smaczny, bo zostało tylko jedno opakowanie w sklepie, więc wzięłam. Wzięłam dzisiaj również schabowy, taki sojowy, również jest sprawdzony, przetestowany i smaczny. No i dzisiaj wzięłam również 2 opakowania nuggetsów. Nuggetsy również już jedliśmy i są naprawdę bardzo dobre. Wzięłam dzisiaj 3 opakowania masła i powiem Wam, że wszystkie margaryny w Lidlu są wykupione. Ja zazwyczaj do wypieków używam margaryny słonecznej i w ogóle dzisiaj nie było ani jednego opakowania, więc wzięłam takie oto masło. Masło w Niemczech strasznie podrożało, kiedyś kosztowało jakieś 1,20 euro, nawet czasem zdarzało się, że można było kupić poniżej 1 euro, natomiast dzisiaj 2 euro, więc cena poszła naprawdę bardzo do góry i to masło kosztowało 1,99 euro, więc za 3 kostki zapłaciłam prawie 6 euro. Natomiast są i takie masła, które kosztują ponad 3 euro, więc nie wiem, czym różni się masło od masła. Jeżeli Wy wiecie, to piszcie w komentarzach. Wzięłam dzisiaj również jedno opakowanie tego serka w plasterkach cheddara. Powiem Wam, że on się super sprawdza na zapiekanki. Naprawdę jest przepyszny, natomiast nie jest tani, bo takie małe opakowanie kosztuje aż 2,29. Słuchajcie, ostatnie produkty w dzisiejszym haulu to są takie szynki wegetariańskie.
bez dodatku mięsa oczywiście, takie szynki, nie szynki. Ta jest z dodatkiem szczypiorku, wzięłam 2 opakowania. No i 4 opakowania tej mortadeli, bo ona jest naprawdę bardzo smaczna. Jedno takie opakowanie niestety kosztuje aż 1,49 euro. No i zobaczcie, jak malutko tutaj produktu jest w środku, więc już Wam to już mówiłam, że dieta wegetariańska w Niemczech jest naprawdę droga. No więc moi drodzy, tak prezentują się nasze dzisiejsze zakupy. Wydaliśmy na to wszystko ponad 150 euro. Piszcie w komentarzach, czy to jest dużo, czy mało. A ja już dzisiaj nie będę Was dłużej zatrzymywać. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeżeli tak, zostawcie ślad po sobie, łapkę w górę i komentarz. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji. A ja żegnam Was dzisiaj serdecznie. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa, pa!